a w dzisiejszym materiale. Kotek zmiażdżyłem go, przegrał po prostu bardzo. Słuchaj, nic sobie nie zrobisz. Witara na mostach patrola będzie lepsza od patrola. Gdzie ty mnie zabrałeś, wilki jakieś? Cześć. Zapraszam was dzisiaj na porównanie dwóch bardzo podobnych i bardzo różnych samochodów. Mamy tu te same koła, bardzo podobne mosty, bo obydwa są jedne i drugie automosty z patrola. 61, tu mamy mosty z 60. Potestujemy, posprawdzamy, na pewno będzie trochę rywalizacji. Resztę dopowie nasz znany narrator. Mamy opony w rozmiarze 37 cali na obu samochodach. Z tym, że tutaj jest troszkę już leciwa KM2. Widzieliście ją na filmie z budowy tego samochodu. Także dostałem tu od kolegi operatora na testy. A tu jest dość świeża, ale KM3. Obie tej samej firmy, BF Goodrich. Ta opona się charakteryzuje tym, że o wiele lepiej klei na mokrym, na asfalcie, na śniegu. W terenie chyba nie było specjalnej różnicy. Ale to się okaże, zobaczymy dzisiaj. Ja nie wiem, dlaczego u nas zawsze jakieś się zwierzęta pojawiają w nagraniach. No dobra, słuchajcie, to nie jest tak, że to jest zwykła 61 z 2.8, czy tam z BM-ką, klasyczną M57. Ale tym razem zapraszamy na benzyn 4.0, benzyna blisko 300 koni, połączona ze skrzynią oryginalną patrolowską z tego silnika 3.0. Działa. Co możemy powiedzieć o tym silniku? Pancerna jednostka, już dość kultowa, tak? Coraz rzadziej spotykana. Występowała w E39, 38, to akurat jest 38, takiej początki produkcji, czyli 96-97 rok. Jest ich coraz mniej, są idiotoodporne, świetnie te silniki radzą sobie z masą tego samochodu. Celowo nie ma tu LPG, bo nie ma LPG, na tyle mało nim jeżdżę, że nie potrzebuje podtlenku, a zawsze i tak tankuje ze 100. Fajna chłodnica. Chłodnica custom, dostosowana do motoru, żeby dawała radę sobie w każdych. Widzę, warunkach. Że i klima, chyba sprawna, co? Sprawna, klima się przydaje bardzo, zwłaszcza jak mamy takie deszczowe dni. Dobry akumulator. Schowany komputer, wydajna pompa paliwa, projekt zrobiony dawno, dawno temu przez panów, którzy się na tym znają, więc wszystkie... Co nieco bym poprawił. To się wytnie. No dobrze, widać, że uszczelki nie ciekną, że jest tutaj w miarę zadbane. Nie pocą się nawet, ty. Mało jeżdżony, a jak jeżdżony to z głową, zawsze na rozgrzanym oleju. Tak, no i trzeba tutaj dodać mu, tutaj chyba stylistycznie wygra z Witarą. A dlaczego? Dlatego, że fajny zderzak. No i co? Mamy tutaj fajne lampy. Soczewki, zdaje się, bilet. Bixenon z Porsche, tak? Czy bilet chyba teraz? Bixenon. Warto zainwestować w takie udogodnienie, modyfikacje, bo mega to wpływa na bezpieczeństwo podczas jazdy. W nocy robimy sobie dzień. Światła krótkie robią robotę, a długie po prostu oświetlają nam wszystko doskonale, więc polecam. Zwłaszcza, że te samochody ważą swoje, a opony nie hamują jak zimówki czy letnie, tylko hamują jak MTK-i, więc z daleka widzimy wszystko, co się pojawia na trasie. Fajnie dochodzi. Przyjemniej niż 3.0 diesel, nie? No przyjemniej, nie, powiem ci, że V8... Teraz mocno kamerę. Dajesz. No nie, no, wygrywasz. Tutaj konkurencja dźwięku chyba od razu będzie wysoko punktowana dla tego pana.
Mam to auto 3 lata i cały czas tak samo na nie reaguje po opalaniu. Chociaż nie jest głośny, bo można zrobić je dużo głośniejsze, jest naprawdę... Nie, jest cichutko, przyjemnie. Wnętrze klasyczne, nic tutaj się nie zmieniło, no drogomierz dodatkowo. Co tu więcej? Klasyka. Krótki Patrol Y61. No dobra, słuchajcie, na ten pojedynek czekałem sam i wy pewnie też, dosyć długo. Czy Vitara na mostach Patrola będzie lepsza od Patrola? No ale jak wiadomo, no nie mamy tutaj byle jakiego zawodnika, no bo BMW z V8 plus to, co dała Suzuki w najlepszych czasach, czyli 2.7 V6. Było jeszcze 3.2 w Grand Vitarze 2, ale zdaje się to już chyba GM motor, także nie bierzemy tego pod uwagę. No i co, otwieramy maskę, zobaczymy jak to wygląda. Słuchajcie, wygląda tak jak oryginał, czyli jak 2.0 V6, a mamy tutaj dół Grand Vitary 2, 2.7 V6, dół, czyli blok. Głowice są z 2,5 litra Grand Vitary 1, a cały osprzęt jest z 2.0 V6. Taki mały miks, ale dzięki temu, że mamy troszkę zmniejszone komory spalania w głowicach, silnik bardzo fajnie jedzie z dołu. Z mocą podejrzewam, że jest podobnie jak w 2.7. Ale XL, gdzie mamy zawory na hydraulice, nie na płytkach, czyli jakieś tam 170 koni powinna mieć, no ale podejrzewam, że niut się troszkę zwiększył. No i podejmujemy te rękawice do pojedynku, który będzie szybszy na 400 metrów, zobaczymy. No co, klimatyzacja, LPG, nie po to, żeby było taniej, bo taniej wcale nie jest, tylko po to, żeby zwiększyć zasięg. A ja nieskromnie dodam, że sam on sobie to wymyślił. Tak, klima działa. Co mamy? Mamy wyciągarkę z przodu, zderzak stalowy z tyłu, wyciągarkę z tyłu. Pojedziemy, zważymy oba samochody i zobaczymy jak to się ma do realiów porównawczych. I znowu piesek. Wilki jakieś. Wilki jakieś. Gdzie ty mnie zabrałeś, wilki jakieś? Dobra, to teraz porównamy sobie dźwięk V6. Tutaj chyba przegram, ale walczymy. Nie ma biedy, nie ma biedy. Jak? Bardzo ładnie. Ale chyba V8 to nie jest. Bardzo ładnie. Naprawdę nie ma wstydu, zwłaszcza jak się jedzie za tobą, to przyjemnie słychać dźwięk twojego silnika. Jak to wygląda z rozstawem osi? Zobaczcie. Praktycznie przód mamy w tej samej odległości. Krótki Patrol, długa Vitara. Jak widać, Vitara ma dłuższy rozstaw osi. No, ale tak też został zmodyfikowany, żeby się zmieściły koła 37 cali. Gdyby było tutaj seryjne zawieszenie, byłoby dosyć podobnie. Chociaż w Patrolu też są regulowane wahacze. Tak, w Patrolu też są regulowane wahacze. I pewnie też ktoś to tak poustawiał, żeby można było zmieścić te duże koła, żeby nic nie tarł. Bagażnik, no nie jest za wielki, nie? Ale śmiem powiedzieć, że jest chyba podobnych wymiarów co w Vitarze, nie? Otworzysz szerzej. Vitarze? Jest troszeczkę szerzej. Szerzej na pewno. Ale ty... Tak, podobnych wymiarów. No tylko, że tutaj siedzi oszczędność albo większy zasięg. Trochę bombetli. No i piękny stół kuchenny. Tak, osłona wyciągarki. Ale wiesz, że w oryginale jest dosyć podobnie zderzak. Bardzo praktyczna rzecz, zwłaszcza w terenie. Jak no, jak masz kiełbasę do pokrojenia. Na ten kompresor, zawór do blokady, zawór do podłączenia sobie akcesoriów do pompowania, czy tam innych pierdół. Co jeszcze może być na niekorzyść pojedynku na masę? To, że cały tutaj szpej jeszcze został, tak? Czyli high lift, statyw. Jeden. No i trochę sprzętu do nagrywania, to zrównoważy nasza masa. Tak, to zrównoważy nasza masa. Bo tutaj nie jesteśmy pierwszej chudości. Nie jest, ja jestem szczupły, ale zawalony. No. No i jak przystało na prawdziwy pojedynek, zaczynamy ważenie zawodników. Czyli razem z kierowcą 2,170. Równo pół tony.
2,670, równo pół tony. Równo 500 kilo jesteś cięższy od Witary. Równiutko. To miłe zaskoczenie. No. Ja myślałem, że te 3 tony waży. Nie, 2,670 razy. Mamy kawałek prostej, bezpiecznej. Będziemy startować tutaj od tego znaku, który kończy ograniczenie do 50 na godzinę. A koniec, czyli 400 metrów mniej więcej, wypada jak zaczynają się te barierki osłaniające przed tym rowkiem. 3, 4, ryj! Także widzieliście, że V8 pokazał klasę. No ja niestety wracam na tarczy, ale mocno zmotywowany, żeby pewne rzeczy poprawić. Będzie temat na kolejne filmy, ale sprawne oko wyłapie, że skrzynia nie wrzuciła mi drugiego biegu. Ale strzał był przy dwójce, co? Fajnie. No to zaczynamy test terenowy. Standardowa miejscówka. Zobaczymy, jak to wygląda, bo dawno tu nie byliśmy. Znaczy, bunkry są jak były, ale chodzi o to, czy jest dużo błotka. Zobaczcie, rozstaw osi Witary. No, praktycznie kąty są dosyć ostre. No, ta dodatkowo mocno wystaje. Także tutaj Witara powinna pokazać klasę. Na pewno już nie masz nic do stracenia, bo poszeczki już jednej nie masz. Jak to? Prawej tylnej. Pojedynek w tym miejscu uważam za wygrany. Słuchaj, nic z tym nie zrobisz. Trzeba po prostu będzie dokupić drugą. Tak.
Dobra! Słuchaj, zapalić wykrzyż, po przekątnej koła są w powietrzu, tą rundę przegrywasz. Przyznam się. Kamera to oddaje, ale atakujemy jedną z najstromszych górek u nas na terenie. Zobaczcie drzewo, a jaki jest kąt. O, parę kroków, a tam już mocno chłopaki na dole, a tu jeszcze mocno do góry. Problem jest taki, że ona jest mocno po łuku. Tam. Trochę się kopałem, ale poszło. Brawo! Oczyszczałem wtedy. No trzeba, jak on rzadko jeździ, to... Tak, tak, tak. Przez to, że rzadko jeździ, to są... Kopałem się, wiesz?
Kopałem się, musiałem walczyć lewo, prawo, fajerą. Ja. Czułem po tobie, bo na początku szło mi łatwo. Po prostu jakby kurwa, chciałem podjechać tylko kawałek pod górkę. To co, przeciskamy się tutaj? Tu chyba będzie... Nie, no tu będzie, zobacz, masz gałęzie i tu będzie wąsko. Jak cię zsunie, to jesteś w czarnej D. A tutaj spokojnie sobie wjedziesz. Ja właśnie się boję tego spokojnie. Te same opony, no wiem, że ciężko podejść, no ale wjechałem. Nie widziałeś, bezwysiłkowo. Wiem, masz chyba jednak coś większego. I nie mówię o oponach. Lekko do tyłu spróbuj jeszcze. Nie, proste koła weź. Teraz jak mam? W lewo masz, wyprostuj. Dobra, i jeszcze troszkę do tyłu. I tutaj właśnie przegrywasz masą. Spróbuj się jeszcze raz napędzić. Dobra, nie. Jeszcze raz, bo mało ci zostało. Ale jeszcze raz, nie, jedynka. Jeszcze raz, napędź się. 1,5 metra do tyłu. Jeszcze. Dobra, stop. Lekko w prawo. Nie, tak jak teraz. I ogień. Dobra. Za ciężki nie pójdzie, kopie się. Teraz pytanie, czy wycofujemy, czy go ściągamy tam? A jak bym go obrócił lekko dupą do ciebie, a przodem tamtą? Nie, bo tu już masz... Jakby ci to powiedzieć... Słuchaj, no jest za ciężki, krzyżuje się i kopie dziury po prostu, no. Mocy dużo. Wiesz, o co chodzi? Zobacz. Za ciężki. Nie mamy trap. Nie. Trap nie mamy. Prostuj. I na prostych do tyłu. To co? Mamy chyba remis, co? W terenie Witara zrobiła robotę. Ja mam inne zdanie na ten temat. A nieskromnie powiem, że jeżdżę też Witarą 1616 i to jest najfajniejszy samochód w ten teren. Proszę operatora, żeby pokazał trud warunków, które są. O, no to będziecie widzieć na filmie. I tu najlepiej tak. Lata sobie Witara 1616. Uważam, że ten sprzęt super sobie radzi właśnie w tym wąskim terenie, gdzie mamy spore podjazdy. Ten podjazd przed chwilą Tomek ogarnął, ja dojechałem tylko do połowy, bo masa robi swoje niestety. No, dobrze dociążyłem koła. Więc jest moc, ale jest też masa i tak szczerze wam powiem, że najlepiej to mi się jeździ 60-ką. Tam gdzie 60-ka nie podjedzie, bo tam mam zwykłe 2.8, to po prostu zmienimy przełożenie, żeby podjeżdżała i tamto auto jest najfajniejsze właśnie w ten teren. A co do trasy, to trudno powiedzieć. No, patron zdecydowanie lepszy jest na wyprawy, tak, no jest za ciężki samochodem, za ciężkim samochodem w teren. No i co, jako że jest remis, to sprzedajesz patrola. Tak, ten patrol jest na sprzedaż. Tylko musimy trochę naprawić pewne rzeczy. No, bo właśnie za dwie poszeszki poszły. Prawa strona, także spokojnie. Zdjęcia będę robił z lewej. Tak, zrób zdjęcia do sprzedaży z lewej. A tak serio, to tylko kwestia wymiany. No wcześniej było gorzej, bo wcześniej jak go kupiłeś, to miałeś z włókna szklanego, ulepione na stałe, na sztywno, na szpachle. Także to było nieporozumienie. Jak to się mówi, plug and play? Tak, plug and play. Kupię od tego samego dostawcy. Wiemy, słuchaj, co to kosztuje. W sumie to pierwszy raz tą górkę zrobiliśmy, nie? No i z tej strony też był mój pierwszy raz. Za dużo tych pierwszych razy. I z tobą też tu miałem swój pierwszy raz offroadowy.
No dobra, moi drodzy, kończąc, życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku, jak najwięcej upalania i jak najmniej awarii. A mam nadzieję, że się w końcu zobaczymy z wami, oglądającymi, a reszcie ekipy też życzymy wszystkiego dobrego w sumie, chociaż ostatnio olewają wyjazdy, nie? Nie, no po prostu nie mogą, są zapracowani, mają dużo ważnych zajęć. Tak. Tak czy siak, drodzy widzowie, życzę wam takiej ekipy jak moja, bo bez nich to cała zabawa nie miałaby sensu. Z tego miejsca też chcę pozdrowić mojego syna, który ciągle mi towarzyszy, pomaga, wspiera, nagrywa, kieruje i sprawia, że razem możemy spędzać miły czas. I wszystkiego najlepszego do naszych kobiet, które pozwalają nam na te głupie, bezsensowne, brudne, drogie hobby. Tak jest. Na razie.